To jest najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych dni. Zaczynamy! Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Poznajmy najważniejsze tematy tego programu. Program stażowy Energia dla przyszłości. Serwis nie tylko dla kierowców. Kolejny test bloku gazowo-parowego. Energia dla przyszłości to nazwa programu stażowego organizowanego przez Ministerstwo Energii. Studenci aplikujący do programu będą spędzać najbliższe miesiące w różnych obszarach spółek Skarbu Państwa, zatem także i w PKN Orlen. Grupa młodych ludzi pozna codzienną pracę tej firmy. Oprócz naszego koncernu w programie Ministerstwa Energii bierze też udział Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Spółka tak naprawdę jest spółką z branży statycznej, energetyki konwencjonalnej. Przynajmniej tak się do tej pory od niej myślało. My staramy się teraz zmieniać, wychodząc naprzeciw globalnym megatrendom. Potrzeba innowacyjności i zmieniania tego, co mamy do tej pory, jest jakby dla nas kluczową sprawą, kluczową dla naszego biznesu. Stąd też potrzeba jest nowych pomysłów, nowych idei. Udział w ramach programu Energia dla przyszłości pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z tym, czym PGNiG się zajmuje, jaką strategiczną pozycję na polskim rynku i dla polskiej gospodarki posiada ta firma. I dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać zasady funkcjonowania nie tylko samej spółki PGNiG S.A., jak i również jej wpływu na cały sektor gospodarczy w kraju. Program Energia dla przyszłości ma budować zaplecze kadrowe dla polskiego sektora energetycznego. Orlen zaprasza stażystów już po raz drugi. To jest nasza przyszłość. Także dobrze by było, i to w swoim wystąpieniu na to zwracałem uwagę, żeby ci ludzie zapoznali się z problemami, które ma firma. To nie są tylko problemy Orlenu, to są generalnie problemy energetyki przyszłości, a one dotykają Orlenu, bo my musimy wobec tego zająć pewne stanowisko, zastanowić się, w co inwestować, a jeżeli inwestować i chcemy być liderem, to nie możemy kupować rozwiązań, które już funkcjonują, albo tylko kupować rozwiązania, które już funkcjonują. Musimy myśleć o własnych rozwiązaniach i kto nam w tym ma pomóc, jak nie studenci. Sam staż poprzedziła trzyetapowa rekrutacja, której celem było pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży. Każdy stażysta ma zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki i zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. Po miesięcznym stażu w Ministerstwie Energii przez kwartał studenci odwiedzają wszystkie trzy spółki Skarbu Państwa, po czym przez pół roku pracują w strukturach jednej z nich i znów powracają do Ministerstwa Energii. Chcę się dużo nauczyć, chcę poznać to środowisko, chcę poznać ludzi, którzy posiadają to duże doświadczenie i jak najwięcej tych informacji przyswoić od nich i również później wykorzystać to, być może w tej firmie. Wybrałam Orlen na mój docelowy staż w programie Energia dla przyszłości, dlatego że jest to najbardziej innowacyjna ze spółek, którą mogłam wybrać. Skończyłam kierunek typowo węglowy, nastawiony na energetykę węglową, ale daje duże możliwości rozwoju dzięki temu. Właśnie dlatego Orlen będzie dobrym wyborem. Chciałbym jakby przyjrzeć się wszystkim spółkom, zdecydować, co chciałbym robić w przyszłości, bo myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby jakby przyjrzeć się każdemu sektorowi z bliska, spojrzeć też ze strony administracyjne, czyli Ministerstwo Energii. W drugiej edycji programu bierze udział 27 osób, z tego 9 docelowo będzie odbywało staż w obszarze energetyki i w Biurze Rozwoju i Technologii w Orlenie od stycznia 2018 roku. W ostatnim programie wiele mówiliśmy na temat obszaru detalu, jak zmieniają się nasze stacje, jak wzbogaca się oferta pozapaliwowa, także jak odpowiadamy na oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Ale stacje to nie jedyne miejsce, gdzie komunikujemy się z naszymi klientami, to także korporacyjna strona orlen.pl, a ściślej rzecz biorąc, nowy odświeżony portal dla kierowców. Strona jest nowoczesna, łatwa w nawigowaniu i zawiera wyczerpujące informacje na temat oferty PKN Orlen. Serwis został przygotowany z zastosowaniem najnowszych technologii, umożliwiając użytkownikom przeglądanie również na urządzeniach mobilnych.
Przedstawiliśmy ofertę produktów dostępnych na stacjach Orlen, a także zaprezentowaliśmy szeroki wachlarz promocji, w tym cenowych i regionalnych, a wszystko to w sposób czytelny, przyjazny, no i przede wszystkim intuicyjny. Zadbaliśmy również o wygodę użytkowników niedowidzących, wprowadzając wersję kontrastową oraz możliwość powiększenia czcionki. Dzięki wprowadzonym zmianom także wyszukiwanie stacji paliw Orlen oraz wyznaczanie trasy stało się proste i szybkie. Wraz z rozwojem oferty produktowej i usług dostępnych na stacjach paliw planowany jest dalszy rozwój serwisu, z którego mogą korzystać nie tylko kierowcy. Kolejny materiał przeniesie nas do zakładu produkcyjnego, a konkretnie do bloku gazowo-parowego. Kilka tygodni temu mówiliśmy o udanych testach rozruchowych, dzisiaj o kolejnym, który zdecydowanie przybliża nas do końcowej fazy tej ważnej inwestycji. Blok gazowo-parowy PKN Orlen przeszedł pozytywnie kolejny kluczowy test, osiągając moc nominalną około 600 MW przy pracującej turbinie gazowej i parowej. W energetyce eksperci mówią o base load, czyli osiągnięciu obciążenia podstawowego przekładającego się na sprawność bloku wynoszącą ponad 60%. W tym celu uruchomiona została turbina parowa, która stanowi 1/3 mocy wyjściowej bloku, to jest około 200 MW. Blok w Płocku, z uwagi na różnorodne konfiguracje trybu pracy, może pracować z wyłączoną lub załączoną turbiną parową w zależności od zapotrzebowania na parę technologiczną oraz moc elektryczną. Taka funkcjonalność bloku jest zapewniona przez układ jednowałowy bloku, na którym znajduje się sprzęgło samosynchronizujące pomiędzy turbiną parową a generatorem wraz z turbiną gazową. W kolejnych tygodniach pracy blok będzie optymalizowany. Zostaną uruchomione systemy pary wysokoprężnej i średnioprężnej dla płockiego zakładu produkcyjnego pod kątem podania pary technologicznej. W kolejnym etapie nastąpią testy z Krajową Siecią Elektroenergetyczną PSE w celu stabilizacji i poprawności współpracy, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy ruch próbny. Po zakończeniu procesów testów sprawności i wydajności przewidywane jest podpisanie protokołu zakończenia fazy inwestycji. Przed tygodniem odbyło się w Domu Technika drugie forum Polska Chemia, podczas którego dyskutowano o miejscu, w jakim znalazł się przemysł chemiczny, jego przyszłości oraz budowaniu silnych relacji z nauką i ośrodkami akademickimi. Wystąpienie kończące wygłosił Krystian Pater, odpowiedzialny w zarządzie Orlenu za obszar produkcji. W Londynie odbyła się coroczna konferencja użytkowników programu PAI z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Orlen, który podczas konferencji miał swoją prezentację, jest użytkownikiem systemu od prawie 20 lat. Powszechnie program wykorzystywany jest przede wszystkim jako historian, umożliwiający archiwizację danych pomiarowych czasu rzeczywistego z instalacji z bardzo dużą granulacją. Obecnie obszar energetyki wykorzystuje potencjał systemu w stopniu, który czyni z Orlenu bardzo zaawansowanego użytkownika i jednocześnie wzbudza uznanie dostawcy oprogramowania, czego potwierdzeniem jest przyznana nagroda Innovative Award for Business Transformation za nowatorskie wykorzystanie PAI do celów Business Intelligence. Dokonania Orlenu wraz z otrzymaną nagrodą zostały opisane w artykule na portalu branżowym Ingerati, skupiającym społeczność energetyczną z całej Europy. W Płocku odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli działów ochrony środowiska polskich i zagranicznych spółek Grupy Orlen dotyczące wymogów monitoringu wycieków w rafineriach oraz ustawy prawo wodne. Uczestnicy poznali też nowe obowiązki w zakresie raportowania danych niefinansowych mówiące o wodzie i ściekach, odpadach oraz nakładach inwestycyjnych na środowisko, czego wymagają polskie i europejskie przepisy od firm takich jak PKN Orlen. Teraz, w ramach zapowiedzi, chcemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w dobroczynnej akcji, którą Orlen organizuje wraz z Teatrem Dramatycznym w Płocku. Niebawem 6 dzień grudnia, Mikołajki. I z tej właśnie okazji chcemy dać trochę radości dzieciom, które właśnie w tym okresie będą przebywały w szpitalach. Orlen jest partnerem akcji po raz drugi. Otrzymane prezenty trafią do chorych dzieci przebywających w szpitalach w Płocku oraz Gostyninie, a także do świeżo wyremontowanych przez wolontariuszy Orlenu świetlic na oddziałach dziecięcych Płockiego Szpitala Wojewódzkiego. Zachęcamy do wsparcia tej akcji. Do końca listopada w Płockim Teatrze Dramatycznym trwa zbiórka upominków dla dzieci, nowych maskotek, zabawek, materiałów edukacyjnych, gier i książek. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia w udziału w tej szczytnej akcji. Każda zabawka to piękny uśmiech na ustach chorego dziecka. Chętnych wolontariuszy, którzy chcą razem z aktorami Płockiego Teatru podarować dzieciom upominki, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy wolontariat@orlen.pl lub pod numerem telefonu 24 256 68 92.
Wszystkich naszych widzów, pracowników Grupy Orlen zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę. 27 listopada będzie możliwość przekazania podarunków przez cały dzień w firmie w Płocku w budynku 07 w pokoju 804. Wszystkie zebrane rzeczy trafią do dzieci jeszcze w grudniu. Jednym z elementów firmowego orlenowskiego wolontariatu, z którego mogą skorzystać pracownicy, jest wolontariat grantowy. Wystarczy wartościowy pomysł, co i dla kogo można zrobić dobrego, a fundusze na realizację tego pomysłu autor otrzymuje od pracodawcy. Tak to działa w Orlenie. Pora, abyśmy podsumowali kilka zakończonych właśnie projektów w ramach wolontariatu grantowego. Pracownicy Biura Techniki z działu maszyn wirujących postanowili wesprzeć placówkę opiekuńczo-wychowawczą we Franciszkowie niedaleko Gostynina. Ogrom potrzeb ośrodka znacznie przewyższał przyznany na ten cel grant finansowy, stąd początkowo wolontariusze skupili się na jednej z najpilniejszych, czyli wyremontowaniu części korytarza, na które składały się wymiana drzwi starego tynku, a następnie położeniu gładzi i pomalowaniu ścian oraz sufitu. Zakres, jaki mieliśmy zrealizować oczywiście, przerodził się w duży projekt, ale jak zwykle w takich ośrodkach bywa, duże potrzeby są zawsze. Niemniej wezwanie podjęliśmy przy różnych pomysłach i realizacji jakichś narzędzi pomocniczych. Udaje nam się to zrealizować. Bardzo się cieszę, że są jeszcze ludzie, którzy pomagają bezinteresownie, bo wiem, że to jest praca tych osób, prawie 10 osób tutaj, czy nawet nie liczyłam, 8-10 panów przyjeżdża i od rana do wieczora, naprawdę do wieczora ciężko tutaj pracują. W Gminnym Ośrodku Kultury w Grabinie zrealizowano kolejny projekt wolontariatu Orlen Mam Dobry Pomysł, Pomagam. Zespół wolontariuszy zorganizował dla 55 dzieci mini olimpiadę. Do udziału w zabawie zostały zaproszone dzieci z dwóch rodzinnych domów dziecka. Przed rozpoczęciem zawodów wolontariusze przeprowadzili krótką pogadankę na temat zdrowego stylu życia. W ramach projektu społecznicy wykonali własnoręcznie komplet szachów ogrodowych. Zakupili różnego rodzaju sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia konkurencji. Dodatkowo zespół wolontariuszy oraz pracownicy Biura Ochrony Środowiska przekazali środki na zakup upominków dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, za które zakupiono 12 kart podarunkowych. Wolontariusze Orlenu z zakładu PTA, Biura Ochrony Środowiska oraz Orlen Laboratorium wraz z rodzinami porządkowali tereny leśne przy Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Ponad 40 osób pod hasłem Nie ma śmieci, są surowce zbierało odpady porzucone w lasach przyległych do jednego z osiedli Włocławka, dokonując jednocześnie ich segregacji. Łącznie zgromadzono około 350 kg nieczystości. Grupa wolontariuszy Zespołu Zakupów Technicznych przeprowadziła działania na rzecz miejskiego przedszkola nr 2 z oddziałem integracyjnym w Gostyninie. Posadzili krzewy, zasiali trawę, stworzyli ziołowy ogród, a także odświeżyli wejście do przedszkola. Na koniec uporządkowali teren i ustawili tablicę informacyjną, z której można się dowiedzieć, jakie pomniki przyrody znajdują się na terenie przedszkola. Do wspólnej pracy wolontariusze zaprosili dzieci. Najstarsza grupa wychowanków dzielnie pomogła w grabieniu liści, sadzeniu ziół i w kopywaniu krzewów. W Bogucinie, niedaleko Włocławka, przy Świetlico-Remizie, grupa wolontariuszy z zakładu PTA w ramach przyznanego grantu wybudowała altanę, w której na co dzień odbywają się szkolenia, spotkania oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Altana okresowo będzie służyła blisko 1000 mieszkańcom Bogucina, w tym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej. W ten oto sposób to wydanie studia Grupy Orlen dobiegło końca. Dziękujemy pięknie za spotkanie i już dziś zapraszam na kolejne. Do zobaczenia za tydzień.